Antek Królikowski baluje z Leroyem i Hirsch. W tle rzekoma kochanka aktora, Izabela. Rozstanie Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy przerodziło się w medialną kłótnię o to, kto ma rację, a kto jest manipulatorem. Byli partnerzy, ale jeszcze małżonkowie, obrzucają się wzajemnie oskarżeniami i publikują dowody. W przerwach od przepychanek Joanna spędza czas z synem, a Antek bawi się w najlepsze z ekipą programu Przez Atlantyk. Pudelek informuje, że przebywał na imprezie urodzinowej Leroya, a towarzyszyła mu Izabela, sąsiadka, z którą rzekomo miał zdradzić żonę. Królikowski i Opozda urządzili medialną bójkę. Antek Królikowski i Joanna Opozda zrobili ze swojego rozstania medialną bójkę o to, kto ma rację. Zamiast dogadać się, jak dorośli ludzie, postanowili medialnie prać brudy i obrzucać się oskarżeniami. Antek stara się udowodnić, że jego była partnerka manipuluje opinią publiczną i mówi nieprawdę w sprawie płacenia alimentów. Aktorka utrzymuje, że nie dostaje na konto ustalonych kwot, dlatego też zwróciła się o pomoc do komornika. Nie płacił alimentów, więc wystąpiłam do sądu o zabezpieczenie potrzeb rodziny. Sąd przyznał alimenty, których Antek dalej nie płaci, więc aktualnie sprawą zajmuje się komornik, wyznała Joanna. Królikowski odpowiedział na te oskarżenia, mówiąc, że Joanna... Natomiast imprezuje w towarzystwie ekipy z programu Przez Atlantyk, informuje Pudelek. Ostatnio świętował 51. urodziny Leroya. Pudelek powołuje się na zdjęcie jednego z uczestników imprezy, który nie jest związany z show biznesem, a jego konto jest prywatne. Na zdjęciu widać aktora, który siedzi przy wielkim stole z grupą znajomych. Można dostrzec również Maję, Hirsch i Leroya. Ale to nie koniec. Serwis uważa, że na fotografii jest również prawniczka Izabela, kobieta, z którą Antek miał mieć romans jeszcze przed narodzinami syna. Przyjaźń Królikowskiego i Leroya ma swój początek w programie Przez Atlantyk. Panowie poznali się na Łodzi i od razu złapali wspólny język. Jak widać, przetrwała też trudna relacja z Mają Hirsch, która długo nie mogła przekonać się do aktora.